sì, ieri è stata dura. Sinceramente pensavamo di farcela, ma non era così facile. Però stamattina, quando degli eventi sono andati a nostro favore, l'ultima manche, sono sceso con la convinzione di vincere questo titolo ed è arrivato e sono stracontento, perché è il quinto mondiale, è il quarto mondiale che vinco con questa categoria, quindi sono troppo felice. Co możemy mówić? Organizacja była super najlepsza, tak jak w Polsce jest. I nam weekend wyszło wszystko. Spokojność wielka. Zrobiliśmy nowości na łódce i na silniku. A jak sam powiedział, jak mówię, w Polsku nam tak dobre. Mamy szczęście. Marcin, gratulacje. Brązowy medal, który łatwo nie przyszedł tutaj w Chodzieży. No nie, przyszedł w wielkich trudnościach, jeżeli chodzi o tutaj stronę techniczną sprzętu. W tym trzecim wyścigu jechałem na drugiej pozycji. Myślałem, że uda się jeszcze nawet tutaj o srebro powalczyć, ale niestety... Ostatnie kółko. Tak, zawiodła nas jedna część w silniku. Co prawda już od czwartego kółka czułem ubytki mocy w silniku. No, walczyłem z tą łodzią, żeby po prostu dojechać do mety. Fajnie, że się udało w tamtym wyścigu zdobyć trzecie miejsce. Wystarczyło dojechać w kolejnym wyścigu przed Ferencem Czako, co daje nam pozycję medalową. To był nasz cel, chociażby obrona medalu, także jesteśmy naprawdę szczęśliwi. Panie prezesie, dobrze nam się rozpoczyna ten sezon motorowodny. Kolejny medal mamy dzisiaj. Biorąc pod uwagę ubiegły tydzień i dzisiejszy ten tydzień, no oczywiście tak, dwa medale i tylko się cieszyć. Strumika i dzisiaj Zielińskiego. No bardzo fajne rozpoczęcie sezonu.